Ja jestem pracownikiem Instytutu Filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Konkretnie pracuję w Katedrze Filozofii Przyrody. Tradycją badań prowadzonych w tej katedrze jest problematyka związana z powstaniem życia, z genezą życia. I no, wchodząc w te badania, kontynuuję oczywiście od strony filozoficznej przede wszystkim ten wątek. Oprócz tego zajmuję się też trochę filozofią nauki i trochę filozofią religii, a ponieważ mam też wykształcenie teologiczne, więc również pojawiają się takie wątki na styku nauk przyrodniczych i teologii, czy mówiąc szerzej, nauki i religii. To jest taki też dla mnie istotny wątek badań, na ile można wyniki badań przyrodniczych wykorzystywać później w teologii, ewentualnie jak te relacje między naukami przyrodniczymi a teologią powinny wyglądać. Zresztą dzisiejsze wystąpienie idzie po linii właśnie tego wątku również. Temat, który zaproponowałem w formie pytania, czy teologia powinna interesować się astrobiologią, oczywiście w domyśle chodzi o teologów, którzy tę teologię uprawiają, czy dla nich wyniki badań astrobiologicznych mogą być interesujące i ważne. To jest to pytanie, które stawiam w temacie tej mojej wypowiedzi. I tak jak wspomniałem, ona będzie osadzona jako w takim szerszym kontekście zagadnienia relacji między naukami przyrodniczymi i teologią, czy w ogóle nauką i religią, więc będzie to pewnego rodzaju egzemplifikacja tego problemu. Ona mi się wydaje o tyle istotna, że dotyczy właśnie astrobiologii od tej strony nauk przyrodniczych, jako tej takiej dyscypliny, która jest stosunkowo młoda i dynamicznie się rozwija, więc jest czymś aktualnym, jeśli chodzi o takie wyzwanie dotyczące tej wspomnianej przeze mnie relacji. A jeszcze jedną inspiracją do tego, żeby o tym dzisiaj powiedzieć, jest takie moje ostatnie doświadczenie z konferencji, w której uczestniczyłem w Szwecji tuż przed wakacjami. To była konferencja na temat astrobiologii w takim ujęciu humanistyczno-społecznym przede wszystkim, chociaż było tam również sporo przyrodników. Również prezentowałem tam pewne wątki tego dzisiejszego tematu i w trakcie dyskusji to, co mnie z jednej strony trochę zaskoczyło, chociaż później tak zastanawiając się nad tym, doszedłem do wniosku, że właściwie chyba nie powinno mnie zaskakiwać. To były pytania ze strony właśnie przyrodników, którzy stwierdzali, że właściwie dlaczego w ogóle zajmować się od strony teologii kwestią pochodzenia życia, istnienia życia i tak dalej. Przecież w ramach nauk przyrodniczych można wszystkie dylematy czy wątpliwości rozstrzygnąć, nawet jeśli nie dzisiaj, no to w przyszłości powinno się to udać. W związku z tym, po co w ogóle ten wątek teologiczny? No ja oczywiście próbowałem argumentować ze swojej strony, ale widziałem, że ta argumentacja nie do końca do nich trafiła, do ich przekonania. Więc ciekaw jestem, jaka będzie wasza opinia na ten temat. Krótko, jak będzie wyglądała moja prezentacja dzisiejsza. Najpierw zrobię pewne wprowadzenie, później spróbuję odpowiedzieć na dwa główne pytania, które sobie postawiłem w ramach tego pytania tytułowego. Po pierwsze, czy teologowie powinni się interesować ustaleniami astrobiologii, czy one mogą być dla nich interesujące? A drugie pytanie, idące troszeczkę dalej, czy powinni się przejmować tymi ustaleniami, to znaczy, czy te ustalenia mogą być dla nich ważne, istotne ze względu na same twierdzenia teologiczne, czy mogą mieć jakiś wpływ na teologię, być może nawet taki, który będzie wymuszał niejako pewne modyfikacje. No i z tych dwóch pytań i moich prób odpowiedzi na nie zaproponuję taki obraz czegoś, co już zaczyna funkcjonować w literaturze, mianowicie astroteologii. Astroteologii, która oczywiście nawiązuje do astrobiologii. No i jest pytanie, czy ona w ogóle ma sens, a jeśli tak, to czym miałaby być, czym miałaby się zajmować, jakie miałaby pełnić zadanie i jaka byłaby jej specyfika
w perspektywie w ogóle teologicznej. A na zakończenie spróbuję jeszcze pokazać dwa przykłady, takie drobne egzemplifikacje tych możliwości rozważań astroteologicznych w kontekście astrobiologii. Na początek, w ramach wprowadzenia, zastosuję taką wstępną analogię, która przyszła mi na myśl, gdy się w ogóle zastanawiałem nad tematem dotyczącym poszukiwania życia we wszechświecie, ewentualnie jeszcze życia inteligentnego. No, że jako mieszkańcy Ziemi mamy już namiastkę tego, z czym wiąże się takie poszukiwanie i ewentualne znalezienie. Chodzi mi o sytuację odkrycia Ameryki, która to sytuacja z jednej strony stanowiła wyzwanie intelektualne od strony naukowej, no bo odkryto nowy ląd, z którego istnienia wcześniej nie zdawano sobie sprawy. Na tym lądzie odkryto odmienną przyrodę, nowe gatunki roślin, zwierząt. Odkryto też oczywiście istoty, które okazały się ludźmi. Więc od strony naukowej było to znaczące wyzwanie związane z rozszerzeniem perspektywy takiej czysto naukowej, związanej z rzeczywistością materialną, ale było to również wyzwanie o charakterze teologicznym. I od samego początku ten wątek teologiczny się tutaj pojawił, oczywiście w szczególności on dotyczył tych istot, które tam spotkano, no, które ostatecznie okazały się po prostu ludźmi, ale wcale nie była to sprawa taka oczywista od samego początku. I tu jako ciekawostkę pokażę fragment z takiego dokumentu ówczesnego papieża Pawła III w tej bulli, która została ogłoszona w 1537 roku. On wyraźnie stwierdza, że należy uznać Indian za prawdziwych ludzi, jeszcze dodatkowo uważa, że ci ludzie są zdolni do tego, żeby przyjąć wiarę, oczywiście w tym wypadku chodzi o wiarę katolicką, a nawet pozwala sobie na stwierdzenie, że z tego co wie, to gorąco pragną ją przyjąć. To pokazuje jako pewną ciekawostkę. Oczywiście kontekst był dosyć, byśmy powiedzieli, prozaiczny, mianowicie chodziło o to, że od samego początku mieszkańcy Nowego Kontynentu byli dosyć brutalnie wykorzystywani jako tania siła robocza i no, było na rękę tym, którzy ich wykorzystywali, aby za ludzi ich nie uznać, a w każdym razie nie uznać ich za pełnoprawnych ludzi. No i tutaj najpierw pojawił się taki słynny edykt Ferdynanda II, w którym uznano Indian za ludzi, a później wspomniane orzeczenie papieskie, które od strony teologicznej sprawę rozstrzygnęło już tak oficjalnie, chociaż oczywiście od samego początku starano się wykazywać, że właśnie tak jest. I teraz wracam jeszcze do tych wyzwań intelektualnych, które się pojawiają w ramach odkryć naukowych i które stają się wyzwaniami teologicznymi. No, w czasach troszkę wcześniejszych i w czasach późniejszych też takie znaczące wydarzenia miały miejsce. Klasycznymi przykładami to jest oczywiście teoria kopernikańska, która zmieniła obraz ówczesnego wszechświata. No i stała się mocnym wyzwaniem dla teologii, mocnym na tyle, że jak wiadomo, włączając w to postać Galileusza, przybierała czasami dosyć dramatyczny obrót, co pokazuje, że odkrycia naukowe od samego początku po pierwsze miały znaczenie dla teologii, po drugie często generowały konflikt z tym teologicznym obrazem rzeczywistości. W czasach nam bliższych to myślę, że taką teorią naukową, która budzi szczególne emocje na gruncie teologicznym, to jest teoria ewolucji pochodzenia darwinowskiego. Ona również była powodem wielkich sporów, wprawdzie to już było w czasach, kiedy na stosach nie palono, ale dyskusje były bardzo mocne. Zresztą one trwają do dzisiaj, bo ciągle ten temat powraca, mimo że od strony teologicznej
Częściowo mam wrażenie, że udało się kwestię przepracować w tym sensie, że wypracowano pewne modele umożliwiające uzgodnienie obrazu ewolucji biologicznej z problemem czy z kwestią stworzenia świata, jeśli chodzi o tą wizję teologiczną. A więc widać, że w historii rozwoju ludzkich badań, ludzkiej myśli, to, co pojawia się na gruncie naukowym, stanowi wyzwanie intelektualne dla teologii i nie są to jakieś dwa odrębne światy, które sobie funkcjonują całkowicie bez wpływu na siebie, tylko jednak ten obraz naukowy rzutuje na to również, co dzieje się w ramach teologii. Kontynuując wprowadzenie, nie będę mówił o samej astrobiologii, bo myślę, że w tym gronie astrobiologii nie ma sensu, żebym szczegółowo mówił. Sprawa jest znana i myślę, że słuchający wiedzą lepiej nawet ode mnie, czym ona jest, jakie są jej aktualne ustalenia i możliwości. Natomiast chcę się, skoro mam mówić o kwestii tego, czy astrobiologia może mieć znaczenie dla teologii, no to muszę doprecyzować i powiedzieć parę słów na temat samej teologii, żeby tutaj sprawa była całkiem jasna. Otóż ograniczę się oczywiście do teologii chrześcijańskiej i do pewnego uogólnienia na jej temat, czyli bez wchodzenia w pewne niekiedy subtelne różnice między poszczególnymi denominacjami teologicznymi. Myślę, że to, co możemy podać jako wspólny mianownik dla teologii chrześcijańskiej, to są takie trzy główne idee teologiczne, które stanowią takie kluczowe elementy tejże teologii, mianowicie idea stworzenia, idea objawienia i idea zbawienia. Wokół tych trzech tematów właściwie obraca się cała teologia i oczywiście każda z tych idei później jest jeszcze bardziej uszczegóławiana, ale właściwie one tworzą taki zakres tematyczny związany z tym, co możemy nazwać teologią chrześcijańską. Co jest przedmiotem teologii? No, przedmiotem teologii, mówiąc najprościej, jest Bóg i jego relacja ze światem stworzonym, przy czym chodzi tutaj w szczególności o relację z człowiekiem. Metoda teologii jest metodą specyficzną. No, nie jest to oczywiście metoda empiryczna, tak jak w naukach przyrodniczych i takich oczekiwań tutaj mieć nie można. W ramach tej metodologii występuje coś, co nazywa się źródłem objawienia teologicznego, czyli chodzi tutaj po prostu o objawienie biblijne, tekst biblijny i treść tego przekazu, plus, i to jest ważny element, z którego myślę wielu ludzi sobie nie zdaje do końca sprawy, drugim elementem jest to, co nazywam tutaj ludzkim doświadczeniem egzystencjalnym. To znaczy zarówno tekst biblijny, jak i później jego interpretacja odbywa się w ramach tego ludzkiego doświadczenia egzystencjalnego, a to jest coś konkretnego, bo ono dotyczy konkretnych ludzi, nawet jeśli potraktujemy to jako pewne grupy społeczne, historycznie istniejące, to ostatecznie sprowadza się to również do doświadczenia egzystencjalnego pojedynczego, poszczególnego człowieka. Właściwie sama Biblia może być określona jako coś, co za podstawę ma ludzkie doświadczenie egzystencjalne, które zostaje oczywiście zinterpretowane w pewien charakterystyczny sposób, czyli jest to interpretacja religijna. Tym kluczem interpretacyjnym w tym wypadku jest ten klucz religijny, a później dokonuje się kolejna jakby reinterpretacja tego doświadczenia już w ramach ustaleń teologicznych, dla których Biblia jest, jak powiedziałem, źródłem. Ta teologiczna interpretacja doświadczenia egzystencjalnego, która jest charakterystycznym działaniem w teologii, dokonuje się przy pomocy metody filozoficznej, czyli z zastosowaniem tych narzędzi, które proponuje filozofia. Natomiast celem jest, mówiąc znowu w dużym skrócie, wyjaśnienie istnienia zarówno świata, jak i sensu ludzkiego życia w kontekście istnienia i działania Boga. Więc
jeżeli w ramach nauk przyrodniczych, znowu mówiąc ogólnie, powiedzielibyśmy, że one również sobie stawiają za cel wyjaśnienie świata, w sensie sposobu jego funkcjonowania i tak dalej, to widać, że chodzi o dwa różne wyjaśnienia tej samej rzeczywistości. Czyli przedmiot zainteresowania byłby ten sam, ale sposób, w jaki próbuje się to robić, jest oczywiście zupełnie inny i stąd wynika podstawowa różnica między teologią i naukami przyrodniczymi. Zaznaczę jeszcze, że w tym, o czym mówię i będę jeszcze mówił, chodzi mi o teologię, a nie chodzi mi o religię czy o etykę. Rozróżniam te rzeczy tutaj bardzo wyraźnie, dlatego że, jak wspomniałem, przedmiot teologii to jest Bóg, jego działanie w świecie, czy jego relacja ze światem, w szczególności z człowiekiem, natomiast religia to jest coś, co obejmuje szerszy zakres tematyczny, z kolei etyka to jest pewien tylko wątek związany z życiem religijnym, jeżeli byśmy tą etykę w kontekście życia religijnego umiejscowiali. Więc będzie mi chodziło przede wszystkim o samą teologię. I jeszcze tytułem wstępu, ostatnia rzecz, wątki astroteologiczne pojawiały się w historii i spróbuję pokazać dwa przykłady takich ujęć astroteologicznych, chociaż oczywiście one są inne niż te, które proponuje się współcześnie. Pierwszy wątek znalazłem u takiego brytyjskiego, anglikańskiego duchownego, w dziele zatytułowanym Astroteologia, to też znamienne, że ta nazwa się już wtedy pojawiła, czyli wykazanie istoty i atrybutów Boga na podstawie badania nieba, początek XVIII wieku, czyli taki okres w Anglii tak zwanej teologii naturalnej. I tutaj przytaczam obszerny fragment z tego dzieła, który jest bardzo charakterystyczny, bo jak widać autor stara się przy pomocy jakby ukazywania i wychwalania ogromu i niezwykłości wszechświata, oczywiście takiego, jaki wtedy był dostępny w ramach możliwości poznawczych, stara się wykazać, że nie sposób inaczej wytłumaczyć pochodzenia i istnienia tego wszechświata, jak właśnie poprzez pochodzenie od Boga. Czyli taka klasycznie wówczas stosowana linia argumentacyjna, przy czym tutaj też pojawia się taki wątek, który współcześnie można by nazwać wątkiem związanym z koncepcją inteligentnego projektu. No i oczywiście w tym sensie współczesna astroteologia w moim przynajmniej przekonaniu nie powinna iść tego rodzaju drogą, to znaczy nie chodzi o to, żeby przy pomocy ustaleń naukowych uzasadniać jakiekolwiek twierdzenia teologiczne, ani tym bardziej nie chodzi o to, aby bocznymi drzwiami wprowadzać wspomniany inteligentny projekt jako wyjaśnienie złożoności struktur materialnych. Drugi przykład pochodzi z autora, który jest już nam bardziej współczesny i tym razem jest to badacz przyrodnik, chodzi mi o Edwarda Milna. W jego książce Współczesna kosmologia i chrześcijańska idea Boga to jeden z fragmentów, który zawiera wątek bardzo mocno eksploatowany dzisiaj we współczesnej również astroteologii, chociaż jest to wątek no, taki powiedzmy związany z futurologią teologiczną w tym wypadku, mianowicie jeżeli istnieją inne istoty, w szczególności istoty inteligentne na innych planetach, no to powstaje pytanie, jaki jest ich status teologiczny w kontekście idei, jednej z tych trzech idei, o których wspominałem, głównych idei teologicznych, czyli idei zbawienia. Czy oni też podlegają takiemu samemu procesowi zbawienia, jak o jakim mówi teologia odnośnie ludzi na naszej planecie, czy też być może nie potrzebują w ogóle takiego procesu, a jeśli potrzebują, to w jaki sposób on miałby się dokonać. No tutaj sam Milne snuje takie rozważania i dosyć sceptycznie odnosi się do możliwości na przykład powtórnego wcielenia
Chrystusa i całego tego procesu zbawczego związanego z jego osobą. I znowu, być może we współczesnych rozważaniach teologicznych, w przypadku akurat tego tematu, warto by się zastanowić nad innym traktowaniem wyjątkowości człowieka i jednocześnie też rozważyć, czy ten ekskluzywizm teologiczny, który się pojawia odnośnie ludzi na ziemi, czy on jest słuszny, jeżeli tak, to w jakim sensie można by go przyjąć, zakładając, że nie jesteśmy ani jedynymi istotami żyjącymi, ani jedynymi być może istotami żyjącymi inteligentnymi. Przechodzę do pierwszego pytania, które sobie postawiłem w związku z tym tematem, mianowicie czy teologowie powinni być zainteresowani osiągnięciami astrobiologii? Czy one dla nich mogą być interesujące i w jakimś stopniu istotne? Żeby na to pytanie przynajmniej częściowo postarać się odpowiedzieć, no to chciałbym przede wszystkim zwrócić uwagę na kontekst, w jakim funkcjonuje teologia jako nauka. Otóż teologia nigdy nie funkcjonowała i nadal nie funkcjonuje w jakiejś zupełnej izolacji od określonego, szerszego obrazu świata. Początkowo ten obraz był kształtowany przez takie poznanie, które moglibyśmy nazwać poznaniem potocznym, później przez ujęcie filozoficzne, ale dzisiaj myślę, że takim czynnikiem, który ma najistotniejsze znaczenie dla współczesnego obrazu świata, bo to są po prostu współczesne nauki przyrodnicze, nauki społeczne i wszystko to, co one proponują w ramach swoich badań. I to tworzy pewien określony kontekst dla teologii. I teologia w takim kontekście dzisiaj funkcjonuje. Zatem, jeżeli teologia w takim środowisku, że tak powiem, się obraca i ten jest niejako siłą rzeczy uwikłana w ten naukowy obraz świata, no to musi brać pod uwagę ustalenia naukowe, dlatego że w przeciwnym razie, pomijając ten obraz naukowy, jego ustalenia, mówię oczywiście o tych, które są już odpowiednio potwierdzone i przekonująco udokumentowane, naraża się na niebezpieczeństwo jakiegoś anachronizmu, czy wręcz śmieszności w swoich twierdzeniach, które nie uwzględniałyby tego naukowego obrazu świata. Znowu wracam do tego, o czym już wspomniałem we wstępie, czyli na przykład sytuacja z pojawieniem się teorii heliocentrycznej Kopernika, czy później teorii ewolucji darwinowskiej z wszelkimi późniejszymi modyfikacjami oczywiście tej teorii, ale te obrazy świata, które, czy te elementy, które wpłynęły na zmianę obrazu świata, a które zostały wygenerowane przez odkrycia naukowe, no musiały prędzej czy później, i to się dokonało nie bez bólu i nie od razu, ale jednak, musiały zostać jakoś zasymilowane przez teologię. To znaczy pewnych twierdzeń teologicznych nie można było dłużej podtrzymywać, nie można było dalej twierdzić, że to Słońce obraca się wokół Ziemi i nie można było na przykład dosłownie interpretować czy rozumieć pewnych fragmentów biblijnych, które o tym mówiły. No i to miało zasadnicze znaczenie dla obrazu teologicznego rzeczywistości. Sądzę, że dzisiaj tym, co staje się takim elementem wpływającym na współczesny obraz świata, to są właśnie odkrycia i ustalenia astrobiologii, które w jakimś stopniu wzbogacają współczesny obraz rzeczywistości, ten światopogląd dotyczący rzeczywistości świata. W związku z tym również te elementy muszą zostać uwzględnione przez teologów. To znaczy teologowie powinni być świadomi, jakie są te ustalenia, co one mówią nam o świecie materialnym, w tym wypadku co mówią nam o wszechświecie, bo sprawa w tym wypadku dotyczy większej skali niż tylko skala ziemska. I z tej świadomości powinna wypływać pewnego rodzaju wrażliwość na znaczenie tych informacji i ewentualnych jakichś implikacji, które z tego mogą wynikać dla obrazu teologicznego. Czyli
ten schemat, o którym mówiłem, że działał od początku kontaktów teologii z naukami przyrodniczymi, czyli pewnego uwzględniania obrazu naukowego w teologii, powinien zostać w moim przekonaniu dalej zachowany. No i to wskazuje na to, że w takim razie teolog powinien się interesować ustaleniami astrobiologii. Drugi wątek, którym tutaj chcę dać niejako pozytywną odpowiedź na to moje pierwsze pytanie, to jest kwestia trafności teologii, mam na myśli tego, co ona proponuje i zarazem jej pewnego rozwoju, postępu. Otóż teologia zawsze miała, to w historii bardzo dobrze widać, taką funkcję reaktywną, to znaczy reagowała na to, co się działo, z różnym oczywiście, z różną intensywnością i ten refleks reakcji też był różny, ale ta reaktywna funkcja teologii zawsze się pojawiała. W związku z tym, jeżeli następują współcześnie zmiany w obrazie naukowym świata czy wszechświata, to teologowie na te zmiany powinni reagować. A więc nie mogą sobie powiedzieć, że ich to nie interesuje, że ich to nie obchodzi, że one są bez znaczenia dla ich własnych badań czy ustaleń. I to jest oczywiście dla samej teologii coś pozytywnego, bo w ten sposób teologia ulega rozwojowi, to znaczy precyzuje pewne swoje twierdzenia. Tu nie chodzi o to, że musi się dokonywać w teologii jakiś przewrót na wzór przewrotu kopernikańskiego, bo oczywiście można powiedzieć, że teologia ustala swoje pewne twierdzenia dogmatyczne, które są jakby nienaruszalne. Owszem, one są nienaruszalne w swojej istocie, natomiast one nie są nienaruszalne co do swojej, co do ich interpretacji i co do ich precyzowania zawartości treściowej tych twierdzeń dogmatycznych. I moim zdaniem właśnie to, co ten obraz naukowy, którego dostarcza między innymi astrobiologia, sprawia, że teolog dla swojego własnego dobra i dla dobra swojej własnej dyscypliny, którą uprawia, powinien mieć świadomość tych współczesnych ustaleń naukowych i powinien umieć się do nich ustosunkować w ramach swojej perspektywy teologicznej. I trzeci element, o którym tu chcę wspomnieć, to jest coś, co nazywam teologiczną zapobiegliwością. Mianowicie teologia powinna też troszeczkę jakby przygotowywać sobie pewne konceptualne warianty na wypadek tych ustaleń i tych odkryć naukowych, które dzisiaj wydają się dosyć prawdopodobne. Wprawdzie one jeszcze nie nastąpiły, mam na myśli na przykład kwestię odkrycia istnienia życia poza Ziemią, ale wydaje się to dosyć prawdopodobną perspektywą, że to życie poza Ziemią istnieje i że prędzej czy później uda się je odkryć. Być może trudniejsza sprawa jest, jeśli chodzi o życie inteligentne, ale także jakiegoś zdecydowanego problemu z możliwością istnienia takiego życia wydaje się, że nie ma. W związku z tym może warto, żeby teologia stworzyła sobie pewne konceptualne przygotowanie na wypadek, co w związku z tym, to znaczy na zasadzie pewnej symulacji, odkrywamy życie pozaziemskie, jakie to ma znaczenie dla ustaleń teologicznych, albo przekonujemy się, że istnieją inne inteligentne istoty poza Ziemią, jakie to ma znaczenie dla perspektywy teologicznej. Taki krok wyprzedzający, czyli coś, co jest z kolei taką prospektywną, w tym wypadku prospektywnym działaniem w ramach teologii, a nie tylko samą reakcją na to, co już zostało ustalone. Zatem moja odpowiedź na to pierwsze pytanie, czy teolog powinien się interesować ustaleniami astrobiologii, czy one mogą być dla niego w jakikolwiek sposób interesujące, ta odpowiedź jest pozytywna. Dlatego, że sądzę, że rzetelna teologia, taka, która również chce mieć jakby możliwość bycia słuchaną przez odbiorcę, no musi uwzględniać aktualny obraz świata, musi
musi być w kontakcie z innymi dziedzinami wiedzy i musi uwzględniać i zarazem rozumieć mentalność współczesnego człowieka. Drugie pytanie szczegółowe brzmi, czy teologowie powinni przejmować się ustaleniami astrobiologii w kontekście swoich własnych twierdzeń. Inaczej mówiąc, czy astrobiologia może mieć wpływ na samą teologię, na jakieś zmiany w teologii, na rozwój teologii i tak dalej. I znowu moja odpowiedź będzie kilkuczęściowa. Oczywiście to jest pewien zarys, pewna jakby wstępna propozycja. Po pierwsze, wydaje mi się, że obraz wszechświata, jaki wynika z badań naukowych, a w tym wypadku z badań astrobiologicznych, może mieć pewne implikacje dla naszego rozumienia samego Boga, który jest przedmiotem teologii. Znaczy, wprawdzie zawsze w teologii przypisywano Bogu funkcję stwórcy i zarazem cechę wszechmocy związaną z tą właśnie stwórczością, ale to, co dzisiaj pojawia się w ramach badań astrobiologicznych, albo szerzej, no w ogóle w ramach badań dotyczących wszechświata, czyli chociażby to, że wiemy, że istnieją inne układy planetarne, że właściwie istnienie innych układów planetarnych jest czymś standardowym dla wszechświata, że okazuje się, że istnieją planety, które są planetami ziemiopodobnymi, a więc znowu jakby uprawdopodabnia to możliwość istnienia życia we wszechświecie i tak dalej, i tak dalej. Ale chodzi mi przede wszystkim o ten element, że ten wszechświat, który do tej pory wydawał się wprawdzie bardzo wielki, ale trochę jakby dla nas pusty w tym sensie, że mieliśmy świadomość, że jest wypełniony jakąś materią, ale nie bardzo wiedzieliśmy, jaką, czym, jakie ona przybiera konkretne formy. Teraz, gdy okazuje się, że nasz układ planetarny jest po prostu standardowym sposobem formowania się materii, chociaż oczywiście te inne układy planetarne są właśnie inne i są bardzo różnorodne, bardzo rozmaite. Myślę, że to z perspektywy teologa, który przyjmuje obraz Boga Stwórcy, zaczyna jakby konkretyzować mu zarówno osobę Boga jako Stwórcy, jak i sam akt stworzenia. To znaczy nagle to teologiczne twierdzenie nabiera z perspektywy teologa w świetle badań astrobiologicznych pewnego konkretnego kształtu, jakby zostaje wypełnione pewnym obrazem, pewną treścią. I w tym momencie chociażby ta różnorodność, rozmaitość i wielość układów planetarnych staje się czymś, co dla teologa jest niejako zobrazowaniem, empirycznym zobrazowaniem jego twierdzeń teologicznych, które, w ramach których przypisuje Bogu cechę wszechmocy stwórczej, a jednocześnie pewnego zamysłu stwórczego o bardzo rozległej skali. Drugi element związany z tym niejako kontynuacja to jest rozumienie samego aktu stwórczego. Wspomniałem już o tym, że pojawienie się teorii ewolucji biologicznej wywołało już bardzo gorącą dyskusję między zwolennikami tejże ewolucji i zwolennikami kreacji. Początkowo wydawało się, że to są to perspektywy zupełnie nie do uzgodnienia i nie do pogodzenia, więc trzeba się opowiedzieć za jedną z nich. Natomiast w miarę upływu czasu zaczęto sobie zdawać sprawę, przynajmniej no, ci, którzy dążyli do pewnego ujednolicenia tego obrazu, do pewnego uzgodnienia tych dwóch perspektyw, że można zaproponować inne modele rozumienia kreacji niż tradycyjny kreacjonizm teistyczny i zaproponowano wiele wersji tak zwanego kreacjonizmu ewolucyjnego. Czyli mówiąc znowu w pewnym uproszczeniu, ewolucję biologiczną rozumie się jako proces, który obrazuje nam zachodzenie aktu stwórczego od strony empirycznej. Z tego wynika wniosek, że mamy do czynienia z jedną rzeczywistością, którą niejako możemy oglądać z dwóch stron, albo która ma z naszej perspektywy poznawczej jakby dwie strony, tak jakby dwie strony tego samego medalu, to znaczy tą stronę przyrodniczą i stronę teologiczną. Z jednej strony w związku z tym widzę ewolucję, z drugiej strony widzę kreację, ale to są dwa obrazy tej samej rzeczywistości w zależności od tego, jaką metodologię tutaj zastosuję. A dodatkowo z tego modelu kreacjonizmu ewolucyjnego wynika
to, że w takim razie akt stwórczy nie powinien być rozumiany jako coś, co zostało już zakończone, a więc akt stwórczy się dokonał, Bóg stworzył świat i mówiąc tak żartobliwie, poszedł sobie na kawę, a świat dalej się toczy, tylko ten akt stwórczy cały czas się dokonuje. I my niejako z perspektywy naukowej patrząc i obserwując proces chociażby ewolucji biologicznej, ale również, i tu nawiązuję do wątków astrobiologicznych, to, że obserwujemy inne układy planetarne, które wiemy, że też przechodzą pewną transformację, że przecież nie są to statyczne twory, tylko takie, które się rozwijają i zmieniają, że to wszystko sprawia, że akt stwórczy należy traktować jako nieustannie trwający, a więc niezakończony. I znowu ta perspektywa astrobiologiczna jeszcze bardziej ten wątek związany z modelem kreacjonizmu ewolucyjnego podkreśla. Dostarcza jakby dodatkowego argumentu, że tak można na akt stwórczy patrzeć, że mamy taki globalny proces ewolucji kosmicznej, który jest nam dostępny poprzez obserwowanie różnych jego etapów w różnych miejscach wszechświata, a więc nie możemy powiedzieć, mówiąc od strony teologicznej, że sama kreacja została zakończona. Trzeci element to jest coś, co nazwałem teocentryzmem. Dlatego, że to, co znowu wydaje mi się, że wynika z współczesnych badań, również astrobiologicznych, to, że zakwestionowany został zarówno geocentryzm, jak i antropocentryzm. To znaczy to, że Ziemia nie jest, mówiąc kolokwialnie, w centrum, w środku wszechświata i to, że człowiek może nie być przynajmniej potencjalnie jedyną istotą żywą i inteligentną we wszechświecie, powoduje, że to zakwestionowanie geocentryzmu i antropocentryzmu ma swoje pewne konsekwencje, również jeśli chodzi o teologię. I to jest pewna uwaga taka metodologiczna, mianowicie to zakwestionowanie tych dwóch centryzmów, myślę, że powinno skłonić teologów do bardziej takiego jednoznacznego i konsekwentnego stawiania w centrum swoich rozważań, jak nazwa wskazuje, Boga, czyli właśnie wspomniany teocentryzm i jego relacji ze światem, ale nie tylko z człowiekiem, co współczesna teologia szczególnie mocno, moim zdaniem jednak nadmiernie podkreśla i jednostronnie. Natomiast jednocześnie teologowie powinni wystrzegać się nadmiernego zajmowania się sferą etyki, moralności czy religii jako takiej. To znaczy ich zadaniem powinno być, zgodnie z ich oczywiście metodologią, wprost usiłowanie poznania Boga i przekazanie pewnych ustaleń na ten temat. A więc to takie teocentryczne ukierunkowanie teologii, które umożliwiłoby i pozwoliłoby im uniknąć wypowiadania się w tych kwestiach, które są poza ich kompetencją, a jednocześnie dałoby im narzędzie do zajmowania się rzeczywiście tylko swoim przedmiotem ściśle ich dotyczącym. Czwarta rzecz to teologiczna ekstrapolacja. No, w badaniach naukowych i w badaniach astrobiologicznych również bardzo często stosuje się tą metodę, to znaczy przewidujemy przebieg jakiegoś zjawiska w warunkach nam nieznanych na podstawie znajomości analogicznych zjawisk, które występują w znanych nam warunkach. Wydaje mi się, że to jest dobra też sugestia dla teologii, żeby spróbowała szerzej operować taką metodą ekstrapolacji. W tym wypadku będzie to oczywiście ekstrapolacja właśnie teologiczna, czyli mogłoby to dotyczyć na przykład kwestii stosunku Boga do innych istot stworzonych, nie tylko inteligentnych, czyli w ogóle do życia, czy do innych rzeczywistości stworzonych jako rzeczywistości materialnej, potencjalnie oczywiście również do istot inteligentnych. I tutaj te ustalenia, które mamy w ramach teologii, nazwijmy to ziemskiej, mogłyby być w jakimś stopniu ekstrapolowane na cały wszechświat.
I wreszcie piąta rzecz, również związana z metodologią, czyli zastosowanie eksperymentu myślowego w teologii. Wydaje mi się, że te badania astrobiologiczne, które sugerują coraz mocniej kwestie możliwości istnienia życia poza Ziemią, a także życia inteligentnego, dają podstawy do tego, żeby taki eksperyment myślowy w teologii zastosować. Zresztą w historii teologii on był stosowany dosyć często. Jeśli słyszeliśmy o takim trochę wyśmiewanym, zresztą niesłusznie, rozważaniu teologicznym, ile aniołów czy też diabłów, bo to różne wersje były tego rozważania, mieści się na główce od szpilki. To podaje się często jako taki przykład scholastycznych, drobiazgowych i nic nie wnoszących abstrakcyjnych rozważań. Tymczasem to były poważne dyskusje teologów ówczesnych, mam na myśli teologów średniowiecznych, gdzie w gruncie rzeczy chodziło o bardzo poważne problemy, mianowicie o kwestie natury istot duchowych, chodziło o kwestie ilościowego ujmowania rzeczywistości, o problem natury przestrzeni fizycznej, jej postrzegania. To tak naprawdę temu służyły tego typu eksperymenty myślowe. I dzisiaj sądzę, że gdyby w teologii pójść tą drogą, no to również można byłoby wiele kwestii teologicznych spróbować doprecyzować, jeśli chodzi o teologiczne rozumienie Boga i jego relacji z wszechświatem. Zatem podsumowując ten wątek i to pytanie drugie, znowu odpowiedziałbym na to pytanie pozytywnie, to znaczy teolog powinien nie tylko interesować się ustaleniami astrobiologii, ale powinien się nimi do pewnego stopnia przejmować w tym znaczeniu, że one mogą mieć realne znaczenie dla niego i dla jego twierdzeń teologicznych i mogą wpływać w jakimś stopniu oczywiście na teologię i na przemiany, które w ustaleniach teologicznych się dokonują. Nie jest to taki wpływ bezpośredni, to znaczy nie chodzi mi o to, że teraz ustalenie jakieś naukowe, astrobiologiczne przeniesione na grunt teologii automatycznie dokona zmian jakiegoś twierdzenia teologicznego, natomiast pośrednio taka możliwość, jak sądzę, istnieje. A zatem być może trzeba pomyśleć o astroteologii. Ta nazwa funkcjonuje już w literaturze, tu zresztą pokazuję kilka okładek książek, które tym tematem się zajmują, jest ich znacznie więcej, też sporo artykułów, które się pojawiają. Od razu powiem, że na gruncie polskiej teologii ten temat jest w zasadzie nieobecny i jak czasami rozmawiałem z teologami polskimi, to oni raczej tak z uśmieszkiem do tego tematu podchodzili i twierdzili, że to jest próba zajmowania się tematem marginalnym i całkowicie hipotetycznym. Natomiast no, myślę, że jednak należy do tego podejść bardziej poważnie i to nie tylko dlatego, że powstało już na ten temat ileś książek. Pierwsza rzecz to takie doprecyzowanie terminologiczne, bo pojawiają się właściwie dwa określenia, czasami stosowane zamiennie, astroteologia i kosmoteologia. Od razu powiem, że jestem zwolennikiem tej pierwszej nazwy, dlatego że druga nazwa, jak się przekonałem, bardziej dotyczy sytuacji, w której mówi się o pewnego rodzaju ubóstwianiu ewentualnie istniejących innych istot inteligentnych, jako pewnego rodzaju wyższej inteligencji, czy najwyższej inteligencji. I w tych rozważaniach kosmoteologicznych, czy określanych tym mianem, właściwie nie stosuje się, czy nie używa się pojęcia Boga osobowego, co jest dla teologii chrześcijańskiej kluczowe. W związku z tym, według mnie ta nazwa astroteologia jest tutaj znacznie bardziej trafna. I teraz pytanie, co miało być przedmiotem takiej astroteologii? Oczywiście miałaby to być dyscyplina teologiczna, jak sama nazwa wskazuje, a więc jej przedmiotem zainteresowania zasadniczo powinien być Bóg i jego relacja ze światem stworzonym, czyli tak jak w tradycyjnej teologii. Natomiast istotnym elementem jest tutaj wspomniany przeze mnie kontekst naukowy,
obrazu świata czy wszechświata, a więc kontekst astrobiologiczny. A więc te trzy główne idee teologiczne, o których wspomniałem, idea stworzenia, idea objawienia, idea zbawienia, mogłyby być rozważane, interpretowane, wyjaśniane właśnie w kontekście ustaleń astrobiologicznych. No, przykładem takiego zagadnienia astrobiologicznego w obrębie chociażby idei stwarzania byłaby natura tego aktu stwórczego i wspomniany już przeze mnie jego ewolucyjny charakter, tyle że rozciągnięty na skalę kosmiczną. W ramach teologicznej idei objawienia przykładowym tematem mogłaby być kwestia związana z odkrywaniem nowych układów planetarnych i uznaniem ich jako istotnych z punktu widzenia objawienia się Boga. To znaczy, chodzi mi o taką tradycyjną argumentację teologiczną, czy taką ideę teologiczną, w ramach której zawsze uważano, że to świat materialny jest podstawowym miejscem ujawniania się Boga i jego działania. W związku z tym, jeżeli teraz uzyskujemy informacje o tym, jaki ten wszechświat jest, zyskujemy informacje chociażby o tych innych obiektach we wszechświecie, to one również z perspektywy teologicznej stają się miejscami objawienia się Boga. To jakby cały czas pozostaje ta sama zasada, tylko zostaje rozciągnięta na szerszą skalę. No i wreszcie z zakresu teologicznej idei zbawienia, no to klasyczny przykład, już też dzisiaj przeze mnie przywołany, gdy wspominałem o Milnie, mianowicie zagadnienie powszechności czegoś, co w teologii nazywa się upadkiem człowieka i koniecznością teraz odbudowania tej relacji, która dotyczy relacji między Bogiem i człowiekiem, a więc sposób przezwyciężenia tego stanu upadłości człowieka, ale w tym wypadku dotyczyłoby to ewentualnie innych istot inteligentnych we wszechświecie, a więc właśnie czy ich też dotyczy sytuacja upadku, ewentualnie, jeżeli miałby się dokonywać ten proces zbawczy, na czym on miałby polegać. Dodatkowo sprawa jeszcze się komplikuje, jeżeli uświadomimy sobie, że w teologii panuje takie przekonanie, że nawet gdyby upadek człowieka się nie dokonał, to i tak pewien proces zbawczy względem człowieka musiałby następować. Więc sprawa jest otwarta pod względem wykorzystania tej idei związanej ze zbawieniem w kontekście innych istot i ich istnienia. Kolejna sprawa, którą już zasygnalizowałem, ale teraz jeszcze troszkę więcej o niej spróbuję powiedzieć, to jest ta reaktywna i prospektywna rola astroteologii. Chodziłoby o to, żeby rzeczywiście odróżnić to, co już jest pewnym ustaleniem naukowym w ramach astrobiologii, a więc to, co już zostało stwierdzone i potwierdzone, od tego, co jest no, pewnym przypuszczeniem, czy ewentualnie hipotezą, czy pewnym oczekiwaniem. I teraz w zależności od tego, z jakimi elementami mielibyśmy do czynienia, astroteologia mogłaby przyjmować właśnie tą albo reaktywną, albo prospektywną funkcję. Odnośnie tych ustaleń, które już są stwierdzone odpowiednio, to byłaby ta funkcja reaktywna, czyli chodziłoby to o te faktyczne odkrycia astrobiologii i ich znaczenie dla teologii. Natomiast jeśli chodzi o te, które są, jak powiedziałem, w sferze pewnej przyszłości, możliwości, hipotezy i tak dalej, oznaczałoby to, że dotyczy to potencjalnych odkryć w astrobiologii, to byłaby ta funkcja prospektywna, jak powiedziałem, która także jest ważna dla teologii, a tutaj w tym wypadku dla astroteologii, ponieważ umożliwia pewne konceptualne przemyślenie ewentualnych możliwości, jakie mogłyby zaistnieć w ramach odkryć naukowych.
Metodologia oczywiście astroteologii musiałaby być zasadniczo metodą teologiczną. Tu się nic nie zmieni, no bo mamy do czynienia z dyscypliną czy dziedziną, która jest dziedziną teologiczną. Natomiast to, co byłoby specyficzne, to to, że uwzględniałaby ona ów wspomniany przeze mnie kontekst obrazu świata wynikający z astrobiologii i traktowałaby astrobiologię jako naukę, a więc pewne źródło informacji, źródło poznania rzeczywistości materialnej, które to źródło ma także aspekt teologiczny w tym znaczeniu, że jej ustalenia astrobiologii byłyby dla astroteologii istotne. No i wreszcie wspomniana przeze mnie teocentryczność. Astroteologia musiałaby być właśnie w tym znaczeniu teocentryczna, to znaczy te ustalenia naukowe z zakresu astrobiologii musiałyby być interpretowane w ramach tych trzech podstawowych idei stworzenia, objawienia, zbawienia, a taka interpretacja zwrotnie działałaby na pogłębienie rozumienia tych idei, na możliwość ich uściślenia, doprecyzowania, a więc dawałoby to możliwość odpowiedzi bardziej szczegółowej na pytania, co to znaczy, że Bóg stworzył świat, co to znaczy, że Bóg się w tym świecie materialnym objawia i co to znaczy, że czy jak należy rozumieć to, co teologia nazywa zbawieniem istot stworzonych, tym bardziej, że w teologii, idąc za źródłami biblijnymi, mówi się również o zbawczości dotyczącej nie tylko istot inteligentnych, ale w ogóle rzeczywistości materialnej. No i dwa przykłady tego, oczywiście bardzo skrótowe, jak astroteologia mogłaby funkcjonować i jakie znaczenie dla niej mogłaby mieć astrobiologia. Pierwszy przykład dotyczy tych ustaleń współczesnych, o których już wspomniałem, mianowicie jeżeli z dzisiejszej perspektywy naukowej wiemy, że przestrzeń wszechświata jest nieskończona i jednorodna, to znaczy nie ma we wszechświecie wyróżnionych miejsc, to właściwie można przyjąć, że każdy punkt jest takim środkiem symetrii, a jednocześnie żaden z tych punktów nie jest jakoś uprzywilejowany. Zatem nie musimy wchodzić w taką alternatywę, że albo dany punkt jest uprzywilejowany, albo nie jest. Można przyjąć inną możliwość. Zatem jeżeli byśmy pytali, czy ludzkość jest w jakiś sposób, czy można powiedzieć, że jest w centrum wszechświata, no można by powiedzieć, że z tego punktu widzenia jest w centrum wszechświata, bo każdy punkt jest centrum, jeżeli nie ma żadnych ograniczeń. Natomiast niekoniecznie ta centralność oznaczałaby jakieś uprzywilejowanie ludzkości. I tu już zaczynają się jakby punkty wyjścia dla zastanowienia się, na czym ma polegać niepowtarzalność i jakieś takie, powiedzielibyśmy, zasadnicze równouprawnienie wszystkich stworzeń względem Boga w skali kosmicznej. To znaczy, wyobrażam to sobie w ten sposób, że można by przyjąć taką ideę, którą zobrazowałbym taką analogią zaczerpniętą z relacji rodzinnych, oczywiście trochę takich wyidealizowanych, ale chodzi mi tylko o pewien przykład, mianowicie tak jak w wielodzietnej rodzinie każde dziecko, no nie można powiedzieć, że jest, każde dziecko jest inne, a jednocześnie żadne z tych dzieci nie jest cenniejsze od pozostałych, to znaczy z każdym z tych dzieci rodzice nawiązują relację, która jest relacją tak samo istotną, aczkolwiek dostosowaną do poszczególnych osób, czyli w tym znaczeniu swoistą, a więc wyjątkową, niepowtarzalną, jedyną w swoim rodzaju, dostosowaną do jego potrzeb. A więc każde dziecko jest w centrum uwagi swojego rodzica, ale żadne nie jest uprzywilejowane względem innych, jeśli chodzi o rodzeństwo. I teraz przenieśmy ten obraz na grunt astroteologii, czyli mamy
ideę centralności i jednocześnie zasadniczego równouprawienia wszystkich stworzeń wobec Boga, oczywiście z zachowaniem tych proporcji dotyczących relacji, jaką Bóg może z racji natury tych stworzeń z nimi zawierać, ale w tym znaczeniu można by sformułować taką, jak to sobie nazwałem, coś, co jest odpowiednikiem zasady kosmologicznej, taką zasadę astroteologiczną, która brzmiałaby mniej więcej tak, że reguły, według których Bóg działa, są identyczne dla całego wszechświata. I druga egzemplifikacja, która dotyczy tym razem wątku ewolucyjnego, ale jeszcze w ramach tej ewolucji prebiotycznej, czyli przed powstaniem życia. Znowu te ustalenia współczesne, chociażby te, które dzięki którym wiemy, że poza Ziemią istnieje wiele substancji organicznych, które są niezbędne do powstania życia, że no wręcz uważa się, że gdyby ta ewolucja prebiotyczna nie zachodziła poza naszą planetą, to życie na naszej planecie też nie mogłoby się pojawić, że te linie, nazwijmy to ewolucyjne, prebiotyczne, ziemska i pozaziemska musiały się w którymś momencie ze sobą połączyć i dzięki temu życie mogło się pojawić. No, czyli ta idea uniwersalności ewolucji prebiotycznej w skali kosmicznej wskazywałaby na taką cechę materii, którą można nazwać samoorganizacją, a więc pewną własność materii do organizowania się w coraz bardziej złożone struktury i byłaby to cecha charakterystyczna dla całej materii, a więc dla całości wszechświata, więc ten proces samoorganizacji zachodzi tak naprawdę wszędzie i w każdym okresie istnienia wszechświata. No i teraz daje to podstawy od strony przyrodniczej do tego, żeby myśleć o tym wspomnianym przeze mnie ewolucyjnie rozumianym i nadal trwającym akcie stwórczym Boga, który dotyczy całego wszechświata, a który z perspektywy naukowej czy przyrodniczej jawi się jako wspomniany proces ewolucyjnego rozwoju materii, materii, która ma tą cechę organizacji, a od strony teologicznej teolog powie, że źródłem pochodzenia tej materii i jej zdolności samoorganizującej jest właśnie akt stwórczy Boga, z tym, że nie jest on zakończony, tylko jest to coś, co cały czas umożliwia materii takie właśnie funkcjonowanie. I już całkiem na koniec chcę pokazać, jak astrobiologia, a również astroteologia zmienia naszą perspektywę patrzenia w ramach ujęcia teologicznego. Klasyczne ujęcie teologiczne, tu przedstawione na tym pierwszym wykresie, no to jest oczywiście relacja trójczłonowa, nazwijmy to, między Bogiem, człowiekiem i światem materialnym, przy czym akcent jest zdecydowanie położony w tradycyjnej teologii na relacje między Bogiem i człowiekiem. Tam świat materialny oczywiście też się pojawia, ale on jest jakby drugoplanowy i nie ma jakby w tej relacji aż takiego istotnego znaczenia. Gdy dokładamy perspektywę astrobiologiczną, zauważmy, że ta perspektywa, która w ramach teologii tradycyjnej właściwie ograniczyła się tylko do perspektywy ziemskiej, ulega rozszerzeniu na cały wszechświat. I w związku z tym ten element z tej trójczłonowej relacji, element materialny dotyczy już całości wszechświata. I teraz jeżeli dokładamy astroteologię, to jakby dokonujemy pewnej modyfikacji tej trójczłonowej relacji, to znaczy rzeczywistość materialna, czyli kosmos, mówiąc hasłowo, staje się pewnym medium w relacji między Bogiem i człowiekiem. Skutkiem tego jest jakby umiejscowiony centralnie, chociaż oczywiście jego rola jest w tym znaczeniu, powiedzielibyśmy, od strony teologicznej służebna, ale to właśnie poprzez świat materialny istnieje możliwość nawiązania relacji między Bogiem i człowiekiem i wszystkich konsekwencji, które z tego wynikają. A teraz jeżeli jeszcze przypuśćmy, że w dalszej perspektywie okazałoby się, że mamy do czynienia z istnieniem życia poza Ziemią albo jeszcze z istnieniem życia inteligentnego, czyli pojawiają nam się istoty X, Y i tak dalej, no to one jakby zostają wkomponowane w tą relację cały czas na tej samej zasadzie, to znaczy relacja między nimi i Bogiem dokonuje się poprzez rzeczywistość materialną, rzeczywistość wszechświata i w tym ujęciu to ujęcie, ten obraz
kosmosu jako tego medium, centralnego medium dla tej relacji, o której mówi teologia, byłby istotny. I z tej perspektywy wydaje mi się, że współczesna teologia, w szczególności astroteologia, czyli ta teologia, która korzystałaby z astrobiologii, bardzo mocno miałaby szansę, aby dowartościować ten element materialny czy empiryczny dotyczący relacji między Bogiem i człowiekiem, który mam wrażenie, że w tradycyjnej teologii został mocno zaniedbany, zdeprecjonowany, jakoś uznany za niezbyt istotny. Tymczasem tutaj on zyskałby swoją wartość i okazałby się kluczowy dla możliwości teologicznego zrozumienia tejże relacji. Bardzo dziękuję. Tyle w dużym skrócie, bo mam świadomość, że jest to pewien zarys tematu i pokazałem może tylko pewne kierunki, możliwości, w których można by pójść. Jeżeli w trakcie pytań będę mógł coś doprecyzować, to oczywiście bardzo chętnie.